Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku City Skylines. Słuchajcie, jak ostatnio skończyliśmy, ja nagrywam to ciurkiem dalej, więc tutaj wy macie przestój kilkudniowy, a ja mam przestój parusekundowy. Słuchajcie, ostatnio w ostatnim odcinku skończyliśmy na tym, że wyrzuciliśmy tą strefę przemysłową stąd. No i oczywiście stąd utworzyliśmy nową strefę tutaj, która będzie i tak troszeczkę większa. No i na razie myślimy, jak zrobić zjazd autostrady w tym kierunku, żeby podłączyć ją, ten zjazd pod strefę przemysłową tutaj, żeby wszyscy byli zadowoleni. Dzięki czemu odkorkujemy troszeczkę nasze miasto, bo całe ciężarówki nie będą brnąć tutaj w środek miasta, tylko bezpośrednio do strefy przemysłowej, która będzie znajdować się po drugiej stronie miasta, centrum miasta. No, zwał jak zwał. Dobra, słuchajcie, tutaj później będziemy przechodzić jeszcze rewolucję w tym rejonie, ale to w najbliższym czasie. Na razie zastanawia mnie tylko ten fakt tej tutaj drogi. Podejrzewam, że będę ją musiał niestety skasować. Nie wiem, czy nie będę musiał jej przenieść troszeczkę inaczej. Już chyba mam pomysł. To się tego pozbędziemy. Jednak tego też. Okej. I tej drogi również. Ponieważ uciekniemy z nią troszeczkę na bok. Dlaczego uciekniemy? A dlatego, żeby się później zmieścić z tym zjazdem autostradowym. Dobra, słuchajcie. Zjazd autostrady. Myślę, że to też na razie możemy wykasować. Zobaczymy won. Zobaczymy, jak nam tutaj zjazd pójdzie. Nie no, coś mniejszego, naprawdę coś mniejszego. Coś mniejszego, a zarazem nieskomplikowanego, żeby tutaj nie zrobić im tutaj już rewolucji drogowej. Tak, takie. Naprawdę musi być nieduży zjazd. Teoretycznie. Wcisnąłby coś takiego tutaj. Ale nie, to będzie słabo wyglądać, to odpada. To nie. Teoretycznie takie coś. Kurde, te drzewa pieprzone. Ale... nie. Też odpada. To raczej też. Chociaż nie wiem, kurde, jak to wygląda. 10 tysięcy, dobra, zaryzykujmy, zobaczmy sobie, jak to wygląda. Aha, to jest coś takiego, ale to nie jest w ogóle autostrada. Dobra. To nie może być. Dobra, szukamy dalej czegoś sensownego. To już mieliśmy. To było przed chwilą. No chyba... A trzeba będzie zainwestować po prostu w ten zjaździk tutaj. No chyba będzie najlepsze rozwiązanie tutaj, do tego miejsca. Jest nieduży. No. Byśmy go tutaj wcisnęli na spokojnie. Ja myślę, że to będzie dobry pomysł. Dobra. Więc tak. Troszeczkę autostrady musimy zniszczyć. Dobra, rozcięliśmy trochę autostrady. Zaraz sobie postawić właśnie ten zjazd. Najlepiej sobie zrobić to z góry. By mniej więcej mieć. No nie możemy zrobić też tego prosto, tylko musi być też pod jakąś tam krzywą. Dobra. Będzie tutaj? No to panie i panowie, bęk. Dobra, jest zjazd. Teraz tylko autostradę.
Proszę bardzo. Jest. Jest. Jest, jest. Działa. Działa. Dobra, zjazd będzie. No i teraz, jak widzimy, tutaj trochę nam koliduje ta droga. Z nią też zrobimy chwilowy porządeczek. Trzy wjazdów sobie posadzimy, co tam. Dobra, tak. I w ten sposób tutaj. Tą drogę oczywiście można sobie podkręcić tutaj nawet. Już wiem, że tą strefę tutaj również możemy sobie zagospodarować na przemysł. Okej. Okay. Słuchajcie, gdzieś mamy jeszcze taki malutki zjaździk, jak tam pamiętacie. A czemu nie wziąłem? Aha, widzicie, ten był większy, dobrze go nie wziąłem tutaj. Patrzcie, jaki kolos. Chłe, chłe. Słuchajcie, szukamy tego malutkiego takiego zjeździku, takiej pipunki. Pepunka, o, tak, pepunka. Wiecie, gdzie była pepunka? Pepunka była w Alfie. O, dokładnie, to jest pepunka. Okej. I tą pepunkę pasuje postawić. Nie, czy nie wiem, czemu pepunkę, po prostu pepunkę. Nie pytajcie. Tą pepunkę trzeba postawić gdzieś tutaj. Bęk. Elegancko. Dobra. Teraz tak, autostradą się włączyć tu. I tu. Elegancko jest zjazd, trollololo. Ale tu już nie autostrada. Wiecie, że ta pasmówka. Dobra, niech będzie, no. I co? I co? Powiem wam, że zajebiście. Tutaj oczywiście skrzyżowań nie będziemy, nie wiadomo ile robić. Nie ma świateł, dobrze. Dobra, słuchajcie, tą strefkę pasowało też zagospodarować. Sobie walnę przejazd tutaj. No bo tu szkoda miejsca, nie? A tak to zawsze mamy szansę, że nam się cusicku tutaj wybuduje. O, elegancko. A nawet tutaj się walniemy. O, macie, dobra, jest gitara. Dobra, tutaj nie przy... Damy radę się wpiąć, nie? Tutaj też nie. Dobra. Tu se będą przejazdy kolejowe. Synecka. Dobra. No i tak jak to mówiłem, tutaj tą strefkę pasowało zagospodarować na przemysł. Wiadomo, nie będziemy jeszcze korzystać z całego miejsca tutaj. Te tory może też wypierdzielić, bo to nam się nie przyda. Najwyżej później. Dobra. Jeszcze raz ułożymy strefę. Tja. Dobra. Tutaj, 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 tutaj. I tutaj, i tu, i tu. Elegancko. Nawet bardzo elegancko bym powiedział. Superowo. Super.
Dobra, strefa jest. Jeszcze upewnijmy się, że woda wszędzie dociera, a i nie dociera. Dobra. Okej. Już dociera. Jeszcze tutaj się wysuniemy do tego miejsca. Dobrze, to mamy. Teraz tak, połączenie. 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 Mam przecież zapierdalać tą autostradą. Nie będą cały czas, nie? Połączenie bym zrobił gdzieś stąd, no bo najlepiej przyjdą pewnie takie poczwary, które będą i tak mimo wszystko wjeżdżać tędy. Więc dobrze by było ich od razu skierować. Oj, oj, to ktoś dead body. Dobrze by ich było od razu bezpośrednio skierować tędy, gdzieś w te rejony. Tylko kurwa, ten most tutaj, ten most. Ja by wypierdzielić ten most, to może by zrobił nad tym, ale tam też będzie dupnie wyglądać. Nie, no nie, 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 nie. Tutaj akurat im się sradzać, czy nie, woda tu jest, woda nie sradzi. Tu jest z tym, brak miejsca, no fucking. Tu co, recycling center, fucking. Nie mogę ulepszyć drogi pewnie, zając moje szczęście. Kurwa, widziałem, patrz, patrz, patrz tego. No nic, trzeba będzie się stąd łupać. Kurde no, kurde. Jakby to zrobić, no możemy zakręcić sobie drogą tutaj, nie? Tutaj taki mostek. Tutaj drogę, drogę, drogę. Pasowałoby się wpiąć, ale bym chciał się wpiąć bezpośrednio na przykład tu. I jakoś trzeba przeprowadzić. Jakbyśmy puścili to tędy tutaj, tak nie? Ty, 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 ty. Coś by było, chuśku, coś by było. Tylko tak. Można. Można, jak się chce, to się wszystko da zrobić. Co tu jest? Co tu jest? Damy radę zrobić zakręcony most. Fuck! Czemu tu jest tak mało miejsca? No nie mogę, kurde, bo jak to teraz. Voilà. Voilà. Si. Tak, panie, panowie, dokładnie o to mi chodziło. Jest? Jest. Da się przejechać? Da. Zobaczmy, jak ten tutaj. No come on. He. Elegancko. I na autostradę? Elegancko.
No, i tak bym to widział. Jeszcze sprawdźmy tutaj. Jest wjazd. Jedziemy? Jedziemy. I tędy. Pięknie, no pięknie. Właśnie o to mi chodziło. O to mi chodziło. Tak. Jestem z siebie dumny. A tutaj możemy oczywiście też zagospodarować to przemysłowo. To co? Puszczamy ich? Puśćmy, zobaczmy, co się będzie działo. Pierwszy zobaczmy, jak nasz przemysł stąd po prostu łuś znika. Tak. Przemysł powoli sobie stąd znika, więc bardzo dobrze. Później te drogi oczywiście pozmieniamy. A co wy macie z tym prądem tutaj? Chociaż jest prąd. Musicie poczekać, aż się coś skutkowo wybuduje. Dobra. Przyspieszmy trochę czas w takim razie. Jeszcze jedna ważna rzecz. Komunikacja miejska. Będzie pokolerowałem se. Zajebista sprawa, mówię. Ale czemu jest wszystko czerwone? Nie, jest niebieskie. Tak, pasowałoby ze strefy mieszkalnej, nie? Więc lecimy. Może tędy. 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 Tutaj. Okej. Dokładnie tak. Aha. Tutaj na towary jak coś. Aha. Ładnie, puścimy sobie tędy. Tędy. Aha, tu nie ma wyjazdu, aż ty w dupę. Tędy. I oczywiście nawrotka, nie? To musi być. Okay, tędy. Para. Perfekto, perfekto. Linia autobusowa 17. To jest ta nowa. Kolor linii. Niech będzie pedalski taki, o tak. Okej. Jeszcze raz. Dobra, jedzie przez centrum, takie no... Zbiera ludzi, ja bym powiedział, zbiera ludzi, nie jest daleko, mogło sobie przyjść. Jadą, jadą, jadą i bezpośrednio do strefy przemysłowej. Co prawda nie zabiera ich ta linia stąd, ale... Mają kilka innych linii, dzięki którym też się będą mogli połączyć, więc myślę, że... Nie powinno tutaj robić najmniejszego problemu, oczywiście ci jeszcze będą mieć tutaj problem chyba. Też nie, tutaj mają linię autobusową numer 15. Więc gorącą 15 mogą sobie dojechać do elektrowni słonecznej. Ale przystanek jest? Jest. Mogą się przesiąść? Mogą. Dobra, myślę, że na razie
Na razie zobaczymy, jak się to będzie sprawdzać. Jeżeli będą potrzebować dalej, no to... to się im zrobi. Czekajcie, bo teraz mogliśmy tutaj pozbawić trochę prądu, właśnie. Tak też myślałem, że tak może się stać. Tego dla bezpieczeństwa na razie od elektrowni. Po prostu od elektrowni jakąś siatkę. Znaczy słupy, żeby nie prowadzić z siatką zasilania. Przynajmniej na chwilę obecną. Żeby po prostu nie zostali bez. No, tu się coś dzieje, jeżdżą samochody i buduje się już jedna firma. Więc dobrze, zobaczmy jeszcze. Wy znowu macie jakiś problem z prądami? Jeszcze oszaleli? Ty, ale tu jest pociąg. Tu jest kurde pierdzielony pociąg. Dobrze, zajebiście, że tu jest pociąg. Elegancko. Kurde, no daleko jest tutaj na ten. No pociągnąłbym tutaj kabla, chociaż wiecie co, teoretycznie można by tutaj walnąć im. A jednak nie. Ta mikrofalowa jest kurka dobra. Taka jedna mikrofalówka i była, byłoby perfekto. Nie trzeba byłoby kłaść tej atomówki. Cholera, no. W ogóle ulepszył drogi, no ciut lepsze, bo już tutaj rozbudowali, więc... A dam im te, no. Dobra. Mają. Gory z prądem. 8 tysi. 25 tysi. 10 megawatów. Dobra. Taką rezerwówkę im tutaj uruchomię może. Zadziała. No, na razie tutaj daje radę. Nie była droga, więc niech będzie. To oczywiście niedokończona autostrada jeszcze, no ale cóż. Tutaj coś bez prądu zostało. O kurde, remiza. Uwalniemy. A i tu nie ma tego. Chociaż nie potrzebujemy raczej podłączenia. To spokojnie możemy skasować. Wszystko idzie z tej farmy słonecznej. Jest dobrze. Jest dobrze, jest dobrze. W sumie w zasadzie możemy coś tutaj walnąć. Patrz. Aha, what the fuck, dlaczego oni nie wybudowali się tutaj? What the fuck? Dobra, to przywróciłem wam tutaj tą strefę. No i widzę, że bardziej strefa teraz handel, 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 handel. Dobra. Mogłobyś tam dawać, czy oni chcą taki handel, czy biurówkę, czy handel o dużym zagęszczeniu. To w ogóle to mamy uniwerek postawiony, czy nie? Mamy uniwerek, dobra, jest.
Ja się zastanawiałem przez chwilę, czy mam kurde uniwersytet. No ale to ładnie wygląda. Dobra. Ale widzę, że tutaj znika to. Zanieczyszczenie. Wiele problemów. Jakich? Brak miejsc. Tyle to ja wiem. No ale tutaj przecież macie tą pieprzową spalarnię. Jedną, drugą, trzecią. Budynek jest opróżniany. No szkurwa. Dobra. Uważaj, że nie ględzą o świeci. Przyspieszmy sobie czas, żeby tutaj się nam troszeczkę podbudowali. Są autobusy, zajebiście. Tak widzę, że się zatoczki porobiły. Nice! Nice, nice, nice! Dobra, a jeszcze mi powiedzcie... Rejon biurowy. Może to by zrobił później rejon biurowy. No już tak biura w takim kurwa gównianym miejscu tak średnio też, nie? Dobra, tutaj wajniemy sobie rejon biurowy. Po krateczce, Jesus. No, what the fuck? Fakt, czasami są te strefy dosyć dziwny sposób zrobione. Ale widzę, że powoli się tu budują. Dobrze, dajmy im czasu, dajmy im czasu. Zawsze też się zastanawiam, Husiak, co to są te bumbelki na filmie? No to są SMS-y, telefon. Kurde, to jak na złość. Ile to kosztuje? 6000. Niech stracę, na razie. Niech to zacznie funkcjonować. No i od razu zaczynają się budować. Tylko kurde, wystarczyło zainwestować tutaj w prądy. Ożeż ty w dupę i jara się. Jups. Ale straż szybko przyjechała, lol. Czy a jednostka straży pożarnej najbliższej jest? Gdzieś tu była. Tutaj. A to bang, 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 bang. No i spoko. No i spoko, jest tak. Ale patrzcie, jak odciążyliś. Zresztą. Serio, kurwa, co to jest za młynek tutaj? Czemu oni zawsze jadą tędy? Co na... Skąd tyle ludzi tutaj? A powiedzcie mi, że to są ciężarówki, to jak pizdnę w te ciężarówki zaraz. No debile, no debile. Albo jak mi będą jeździć tędy i tutaj będą... Ooooooo. A spróbuj... Weźmy sobie przykładowego Ryszarda. Ryszard. Ciężarówka. Jedzie. Importuje towary do nowe centrum handlowe. Dobra, weźmy sobie inną ciężarówkę. O, na przykład tego. Ciężarówka z ropą. Właśnie, to jest to. Ropa z ropa. Ale czy... tutaj wszystko jedzie. Ciężarówki z ropą, patrzcie jak tam kurde ropa. Ropa, 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 ropa. I to wszystko wypierdziela tam. Ożesz ty w dupę. Ożesz ty w dupę. Oni wszyscy jadą za ropą.
i wszyscy się pakują w ten pierdzielony korek tutaj w centrum miasta. Ropa, ropa, ropa. No to trzeba im zrobić taki myk. Trzeba im zrobić. O, czemu nie mogę kupić jeszcze fucking w dupę jeża? No to teraz mamy El Problemo, znaczy El Classico Problemo. To też, czy oni by... Pytanie, czy oni by jechali tędy, nie? Aha. Teoretycznie mogę im jeszcze jobnąć tutaj. Ale to by było naprawdę inwestycja, ludzie... Taka. Wypierdzielić stąd pasek i podnieść estakadę do góry, nie? I to by było dobre. I zrobić po prostu połączenie później do tej drogi tutaj. Znaczy tutaj, dokładnie tu. No to nie byłby głupi pomysł, powiem wam szczerze. Nie głupi pomysł. Więc... Wezmę się za to. Podejmę się tego ryzyka. Oczywiście nie będę kasował dróg tutaj, bo drogi będą, czy to będzie estakada, prawda? Coś w górze, więc nie potrzebujemy nie wiadomo ile. Co to w ogóle jest? Co to jest? Zrobiłem sobie miejsce. Takie śmiałe poczynanie. Tego jeszcze nie będę musiał wypracować. Tak dla pewności. Dobra. Tu się zrobią malutkie schody. Musimy puścić to tędy tu. Nie chciałbym burzyć tych bloków tutaj, więc... Tędy i tutaj się wpinamy. Dobra. Do dzieła. Nie, trzeba... To trzeba wypierdzielić. Niestety. Sorry. Taki mamy klimat. Nie wiem, czy na dwa. Czy na jeden. Na jeden myślę, że wystarczy. Dobra, i teraz się musimy... Czekajcie, bo zgubiłem rachubę tędy. Byłoby. I to skrzyżowanie będzie jebutnie załadowane na razie. Ale to tylko przez chwilę. Później się jakoś tutaj też chyba rozkorkujemy. Jeszcze nie wiem jak, ale na pewno jakoś.
Okej, okay, uzupełnić teraz te. Tutaj od razu zrobimy strefę mieszkalną. Tu strefy biurowej trochę. A tu troszeczkę handlowej. Będzie? Zobaczmy. Macie jechać tędy prosto. Możemy jeszcze zrobić pewien myk. Jak tu jest ta? Usiałkowo górne. Dobra, wypieprzymy tą strefę. Okej. Strefa mieszkalna tu w większości jest. Więc akurat. W ten sposób. Bank. Tak. Kasować. Dobra. I teraz zrobimy pewien myczek jeszcze. Zwróć energii, bla 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 bla. Zakaz palenia. Transport. Zakaz ruchu ciężarowego. Dziękuję, dobranoc, do widzenia. Jedziecie prosto. No gdzie? Gdzie? Gdzie kuźwa tutaj się patrz? Ciężarówka z ropą. Jak ci zaraz przyropię. No dobra, może bo oni się muszą chwilkę nauczyć tego. No pojebani. Co oni tam jadą? Nara. Proszę bardzo. Jak nie tak, to tak. Czyli za co tu się. Czy oni są jesteś normalni z tymi ciężarówkami? A po jaką cholerę oni jadą i zakręcają? Nie, 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 nie. Jebnięci. Dopiero co, że cholera kasował. Na dziurki. Dobra. Ciężarówki mają jechać tędy. No, chyba się udało. Jadą. Sprawdziło się to. Sprawdźmy na ruch. Zajebiście ruchliwe skrzyżowanie. Coż wam się nie podoba? Niska wartość gruntu, co ja wam poradzę? Tutaj też ruch, tu ruch. No. Wow, ho, ho. Widzę, że sprawdziło się. Rewelacyjnie. Niska wartość gruntu. No dobra. Park. Jeszcze jeden wam mogę wsadzić. Macie dwa parki, wystarczy. Co wam mam jeszcze dać? Rotunda PKO, proszę bardzo, macie ten. Zadowoleni?
Co to jest jeszcze? Plac Lazaret. Dobra, damy gdzieś wam tutaj ten plac Lazaret. O, proszę bardzo. Cóż tu mamy jeszcze? Jakiś tutaj Bank Tower, to już mamy. Przyjazny sąsiedzki park. 20 tysięcy. Dobra, no masz. Spróbujcie później powiedzieć, że kurwa macie niską wartość gruntu. No chyba was posrało. No chyba was posrało. Jak niska wartość? To jeszcze nie jest niska. Oni normalni, oni są nienormalni. O, 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 poszło, poszło. Parki zadziałały. Nara, nara, nara. Coś tam jara. Tutaj mamy niską wartość gruntu, to trzeba będzie coś później podczepić fajnego. No właśnie, tutaj parków nie ma. Patrzcie, tu ubogo mają. A niech się męczą. Jak tam z hałasem? O mój Boże. To w miarę cicho, ale tutaj to mają masakrę. Ale to jest strefa biurowa, więc luz. To nie jest tak źle. Bezpieczeństwo tu jest bezpieczne od pożaru, tu nie za bardzo. To też w miarę bezpieczne. I tu nie za bardzo. No dobra, to się ogarnie. Przestępczość. W sumie brak. Populacja. Import. Eksport. Nic nie eksportują. Dla ropy. To może turystyka chociaż. A turystyka już lepiej. Edukacja. Szkoła. Podstawowa, podstawówek by pasowało dorobić. Czekajcie, mamy jedną tylko szkołę podstawową. Na całe miasto dwie szkoły podstawowe. Wow. Potrzebujemy uprawnionych uczniów 2600. 2700. A mamy 900 miejsc. Powodzenia. Tysiąc dwieście. Lepiej. Dobra, jeszcze edukacja. Szkoła średnia. Szkoła średnia jest jak najbardziej ok. Uprawnionych 5800 i pojemność 11 tysięcy. Uniwerek też. Szkół podstawowej. Szkoły podstawowe tutaj leżą. Będę musiał sobie ściągnąć jakiś mod na większą szkołę podstawową. I to będzie perfekto. Perfekto. I ci kurwa znowu narzekają na niską wartość gruntu. No co ja wam mam dać tutaj? Dawam jeszcze, nie wiem. Pana chuja, co? Dobra, nie. Oddam wam ten boisko. Macie. Ha? Zadowoleni? Będziecie sobie grać w piłę. Ale mieszkańcy widzę całkowicie zadowoleni. Nie jest źle, jest bardzo dobrze. No i tutaj trzeba będzie się zagospodarować. Waszym zadaniem będzie, co zagospodarujemy tutaj. I już znowu kończymy, bo prawie 50 minut. Dobra, to cóż. Dzięki wam dzisiaj za uwagę. Oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku City Skylines. Był z wami Husiałek. Ups. Był z wami Husiałek, to co słyszeliście to nic takiego, to tylko moja ręka w mikrofonie. A tymczasem widzimy się za kilka dni. Dzięki wam za uwagę jeszcze raz. Oczywiście wymyślajcie dalej nazwy miasta, nazwy dla tego miasta oraz co macie znaleźć w tamtej strefie, co radzicie, jak ją przebudować i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem trzymajcie się. Pa, pa.